Bardzo dziękujemy za brawa na wstępie. Fajnie, że mamy aż tyle osób, bardzo mi się to podoba. Dziękujemy za wizytę na naszym wykładzie Machine Learning Cookbook. Ja nazywam się Kasjan Kotynia, jestem analitykiem biznesowym Future Processing, zajmuję się projektami machine learningowymi. Ze mną prowadzi wykład Krzysiek Kotowski, jest to programista w projekcie Heartbreakers, który również zajmuje się machine learningiem, reprezentuje, również jest doktorantem na Politechnice Śląskiej. Dzisiejszy temat, Machine Learning Cookbook, postaramy się wam przekazać, w jaki sposób w dość ograniczonym czasie, bo w ciągu 15-20 minut, w jaki sposób utworzyć model, który rzeczywiście może nam dać wartość, który może być ciekawy do wykorzystania w pewnym kontekście. Więc postaram się w ciągu 20 minut taki uproszczony model przed wami tutaj stworzyć. Mamy też takiego case'a. Dzisiaj będziemy się wcielać w rolę takich dwóch kucharzy. Ja będę kucharzem, który jeszcze nie ma doświadczenia, dla którego to, co widzimy teraz właśnie na ekranie, jest dość zrozumiałe, tak? Potrafię rozróżnić tego typu rodzaje mięsa. Stek, pięknie. Mięso wieprzowe, super. Mięso z kurczaka, rozróżniam. Ze mną Krzysiek będzie tutaj osobą, która jest bardziej doświadczoną, która potrafi więcej rzeczy, na przykład już potrafi rozróżniać tego typu mięso. Już dla mnie na przykład jest to problematyczne, kiedy dostaję mięso, kiedy dostaję udko z kurczaka oraz pierś z kurczaka, no to dla mnie jest to automatycznie w tym momencie niezrozumiałe. Nie wiem, jak to rozróżnić. Dopiero będę się tego uczył i Krzysiu mnie tutaj pomoże to porozróżniać. To model, który wytworzymy dzisiaj, będzie mógł być wykorzystany również na przykład na pewnego rodzaju produkcji, gdzie będziemy odrzucać na przykład nóżki z kurczaka od pieśni z kurczaka, więc być może jest tutaj potencjał biznesowy, być może nie, to zostawimy do oceny na samym końcu. Tak czy siak, żeby dostać się, utworzyć ten model, o którym mówiłem, przejdziemy przez parę pozycji w menu. Na początku zobaczymy, w jaki sposób w ogóle możemy zdobywać mięso, w jaki sposób zdobywać dane dla naszego algorytmu machine learningowego. Przyjrzymy się, z jakich przyborów, jakie przybory kuchenne będą nam potrzebne, czyli jakie biblioteki, jakie języki programowania mogą być dla nas korzystne do wykorzystania. Zobaczymy, jaki przepis możemy wykorzystać, czyli który z ogromnej liczby algorytmów może się przydać w tym naszym zadaniu. Oraz zobaczymy, jak wygląda sam proces gotowania, czyli trenowanie sieci, oraz zaserwujemy już gotowy model. Zobaczymy, jak działa, zobaczymy, czy działa i czy rzeczywiście może być później wykorzystany w bardziej dojrzałych projektach. No to myślę, że możemy rozpocząć. Krzychu, bardzo powiedz mi, skąd możemy brać nasze dane? Skąd bierzemy mięso? Witam wszystkich. Chciałem wam zaprezentować na potrzeby dzisiejszej prezentacji, jeśli będziecie sami pracować nad swoimi projektami, ogólnodostępny i darmowy dostawca mięsa, czyli naszych danych. Wybrałem tym razem Google Images. Można wybrać Flickra, ja wybrałem Google Images. Składamy zamówienie u dostawcy. Dostawca jest angielskojęzyczny, więc lepiej wpisywać mu po angielsku. I widzimy mięso. Zamówiłem świeżą pierś z kurczaka. Patrzę, ilość ludzi duża, więc będę potrzebował dużo tego mięsa. No nie będę tego ściągał pojedynczo. To jest po prostu za dużo roboty. Używam w tym celu dodatku do Chroma o nazwie Fatcoon. Tego użyję, czyli teraz sobie wchodzę w ten dodatek. Pobieram wszystkie obrazki z tego taba. Przy okazji segreguję mięso, tak żeby dobrać mięso odpowiedniej jakości do naszej kuchni. Mhm. Czy to oznacza, że mięso może być tutaj różnej jakości, to mięso, które dostajemy od Google'a? Tak, oczywiście. Każdy dostawca mięsa, czyli naszych danych, nie może być obdarzony w pełni zaufaniem. Zawsze trzeba sprawdzić dane, które otrzymujemy. Po pierwsze sprawdzić, czy spełniają założenia naszego zadania. W naszej kuchni blaty są białe, więc wybieram mięso na białym tle, bo takiego zadania spodziewam się w naszej kuchni. Mogą się zdarzyć, że będzie jedna pierś lub dwie piersi, więc wybieram obrazki, na których przedstawiona jest jedna lub dwie piersi. Mogą być też różne dodatki w stylu sałaty. Sieć powinna się nauczyć, że sałata nie jest wyznacznikiem tego, że coś jest mięsem z kurczaka. Mamy też stokowe znaki wodne, na przykład tutaj. Też również chcę się nauczyć, oczywiście wybierając te obrazki w tym momencie za darmo, ale sieć powinna się nauczyć, że znak wodny nie jest czymś, co powinno być brane pod uwagę jako cecha charakterystyczna danego mięsa. No i tak wybieram jakość. Jak dużo danych potrzebujemy? Ile tego mięsa musimy ściągnąć? Nasza sieć neuronowa, taki spoiler, bo jej będziemy używać, jest zawsze głodna. Ona przeje tego mięsa, ile jej damy. Ważne jest jednak, żeby to mięso było reprezentatywne, czyli równe zbiory do każdej klasy. Jeśli mamy piersi i nóżki, to mniej więcej równa ilość piersi i nóżek. Również równa ilość przypadków, gdzie mamy jedną pierś, dwie piersi. Tak,
Także jeśli już wybierzemy odpowiednią ilość danych, z Google Images nie wybierzemy tego dużo. Tu jest ograniczona ilość. Możemy szukać na kolejnych kartach, chociaż kto szuka na kolejnych kartach Google'a, ale my chcemy, jeśli nie mamy takiej możliwości, żeby mieć te dane już na dysku. No i w tym momencie, jak już wybraliśmy, w tym dodatku możemy przełączyć widok i zapisać obrazy na dysku. Ja rzeczywiście pobrałem wcześniej sporo takich obrazów. Tu pokazuję, jak przebiegał proces przygotowania. Super. Zebraliśmy mięso. Co dalej? Teraz musimy się przyjrzeć naszym kuchennym przyborom, tak? Jakie nam kuchenne przybory może dzisiaj polecić? W naszym przypadku i w naszym zespole Heartbreaker zdecydowaliśmy się używać Pythona, bo bardzo przyjemnie i łatwo się w nim gotuje. Nie jest może demonem prędkości, ale my go lubimy. Używamy Anacondy do zarządzania różnymi środowiskami, czyli różnymi kuchniami. Do każdego projektu mamy osobną kuchnię, którą sobie konfigurujemy w odpowiednie narzędzia. Używamy Jupytera, to jest to, co oglądacie w tym momencie. To jest środowisko webowe do programowania i do robienia prezentacji przy okazji też może się nadać. I jako główny silnik, jako główne narzędzie do machine learningu Kerasa z TensorFlowem. Warto nadmienić, że zwykle noże kuchenne są najdroższymi elementami w arsenale kucharza. U nas narzędzia są darmowe. Ekstra. Ja znam ze swojego doświadczenia, że nawet najlepsza, najdroższa deska do krojenia bez odpowiedniego przepisu nie pokroi na mięsa. Więc teraz mam do ciebie pytanie, skąd możemy czerpać przepisy? Tak naprawdę głównym źródłem danych dla przeciętnego zjadacza ML-a są dostępne, artykuły dostępne na internecie. Można zacząć od Google'a, od jakichś tutoriali, od gotowych przepisów, prostych przepisów, tak jak to robimy w gotowaniu, czyli jak zrobić jajecznicę. Możemy pójść o krok dalej, bardziej zaawansowane książki kucharskie, czyli artykuły. Takie miejsca, w których możemy wyszukać artykuły, to są m.in. Science Direct i Archive. One są darmowe, łatwo dostępne i fajnie się rozwijają. Można naprawdę wartościowe rzeczy tam znaleźć. Oraz GitHub jako takie miejsce, gdzie społeczność rzuca swoje przepisy, swoje gotowe dania i się nimi chwali. Tych algorytmów, które tutaj, o których mówisz, tych przepisów jest bardzo dużo. W jaki sposób je możemy podzielić? Jest wiele podziałów. Ja zdecydowałem się pokazać podział, który może być analogią do różnych typów kuchni. Ten podział jest zaproponowany w książce Master Algorithm, można podejść później, Pedro Dominguez'a. Po polsku to jest przetłumaczone jako naczelny algorytm i on tutaj proponuje 5 różnych typów ML-a, typów kuchni. Czyli mamy symbolistów, którzy posługują się indukcją pewnych zasad na podstawie zbioru danych, czyli mamy jakieś dane treningowe i próbujemy się nauczyć zasad ifów, które decydują, że coś jest tym albo coś jest tym. Mamy koneksjonistów, którzy twierdzą, że mózg jest najlepszym algorytmem machine learningowym, dlatego opierają się na budowie mózgu, na neuronach, na połączeniach między nimi i taka wytrenowana sieć neuronów jest funkcją, która przekształca dowolne wejście w dowolne wyjście. Mamy również ludzi posługujących się metodami bayesowskimi, czyli tak naprawdę w większości statystyków. Tutaj możemy swoją hipotezę określić jakimś prawdopodobieństwem i w miarę uczenia modelu aktualizować to prawdopodobieństwo wystąpienia danej hipotezy na podstawie danych przypadków czy danych. Mamy też analogistów, którzy posługują się szukaniem analogii w zbiorze danych treningowych, czyli dostajemy nową próbkę, mamy jakiś zbiór danych tutaj i próbujemy przypasować tą próbkę do którejś z klas w zbiorze treningowym. Ta, która będzie najbliższa albo kilka najbliższych jak w algorytmie KNN, możemy stwierdzić, że skoro ona jest podobna do tych, to to jest ta klasa. Mamy również tutaj typ kuchni ewolucjonistów, którzy uważają, że teoria ewolucji i genetyka to jest to, co rządzi i matka natura nie może się mylić. Dlatego używają krzyżowania ze sobą najlepszych rozwiązań i zdobywaniu jeszcze lepszych, wymieraniu tych gorszych i ewentualnym mutacją, żeby znaleźć coś, co nie jest lokalnym minimum, czyli wychodzić z takich lokalnych, zmutowanych minimów. Może nie zmutowanych, okej. Okay. Mutacje są, żeby do wychodzenia z lokalnych minimów. Okej, okay, to w takim razie, który algorytm możemy wykorzystać? Który przepis nam dokładnie polecisz? Tak jak już pokazałem, do obrazów nasz zespół proponuje tutaj przepis na konwolucyjną sieć neuronową. Czymże jest ten przepis? Jest to sieć, która przetwarza obraz poprzez kolejne filtry konwolucyjne. Filtry konwolucyjne mają na celu znalezienie czy nauczenie się, co jest ważną cechą w danym obrazie. Czyli na początku, w pierwszej warstwie abstrakcji, nazwijmy to, to będą jakieś krawędzie, kolory, następnie relacje między krawędziami, kolorami i coraz wyższych poziomów abstrakcji dostajemy pewien zestaw cech obrazu. I stosujemy zwykły klasyfikator, zwykłą sieć neuronową, fully connected tak zwaną, do klasyfikacji na podstawie tych cech na kilkanaście klas. Tu pokazałem 5 klas, ale my w naszym kodzie przykładowym będziemy używali tylko 2, nóżki i piersi.
Jak to wygląda w kodzie? Przejdziemy teraz trochę do kodzenia, powiększę dlatego widok. Dajcie znać jakiś feedback, czy jest OK. Tylne rzędy. Brawo. Jest OK. Czyli używamy Kerasa. Tutaj po prostu importujemy sobie różnego typu warstwy sieci. Definiujemy, że obrazki na wejściu będą w rozmiarze 128x128. Czyli niepotrzebna nam tak naprawdę jest duża rozdzielczość. Mówiąc o jakości danych, nie miałem na myśli rozdzielczości. Rozdzielczość może być zmniejszona, byle zostały zachowane konkretne cechy tego obrazu. Liczba klas 2, czyli piersi, nóżka. I tutaj definiujemy, tak wygląda definicja w Kerasie sieci. Mamy warstwy konwolucyjne, dropouty, ciekawostka, to jest mechanizm, który zapobiega przeuczaniu, przegrzewaniu się pewnych neuronów, tak żebyśmy nie przeuczyli sieci. I klasyfikator, czyli sieć fully connected, na końcu mamy dwie klasy i decydujemy o tym, która klasa z jakim prawdopodobieństwem jest oceniana przez sieć. Tu mamy parametry trenowane, nie będę się skupiał tutaj na szczegółach. To są parametry, które określają nam, jaka jest funkcja straty, do czego dążymy, minimalizacji czego dążymy i jak oceniać. Optymalizator to jest jak to robić, a metryka to jest jak oceniać model, który uzyskamy. Jeśli to odpalę, to dostaniemy taki przepis, to jest wyjście z funkcji summary w Kerasie. I co widzimy w tym przepisie? Tutaj zmniejszę już. W tym przepisie widzimy podział na tę zieloną część, czyli warstwy konwolucyjne w tej sieci i podział na pomarańczową, czyli warstwy fully connected, czyli nasz klasyfikator. Mamy jeszcze coś, co określa złożoność naszego przepisu, czyli ilość parametrów do trenowania, jakie są dostępne w sieci. To jest, powiedzmy, sieć o średniej wielkości, są sieci o kilku milionach, kilkunastu milionach parametrów. Okej. Mamy dane, mamy już wybrany przepis, mamy już narzędzia. Czy to oznacza, że już możemy przejść do procesu gotowania? Tak, ale oczywiście najpierw musimy przyprawić nasze dane. Przez przyprawienie danych mam na myśli augmentację, czyli tak zwane rozszerzanie zbioru danych. Sieć lubi po prostu różnorodne smaki. Ona lubi, jak dostaje raz takie, raz słone, raz słodkie, ona bardzo to lubi. Także staramy się dawać jak najbardziej różnorodne dane. Więc na tym małym zestawie danych, który mamy, definiujemy pewne operacje, na przykład losowe rotacje, flipy, przesunięcia obrazu lub przybliżenia i dodatkowo stosujemy przekształcenie, które zmienia skalę obrazu czy wartości pikseli z 0,255 na minus 1,1, bo sieć lubi dostawać też ujemne i dodatnie wartości, żeby miała dużą różnorodność wokół zera. Czyli to jest pierwsza sprawa, tutaj generujemy mięso treningowe, czyli to, które będzie używane w procesie treningu. I druga sprawa, to mamy próbki walidacyjne, to jest bardzo istotne. To są próbki dla MasterChefa, który będzie oceniał wyniki tego, co my robimy. Czyli trenujemy na mięsie treningowym, a mięso walidacyjne odstawiamy na boku i za każdym razem będziemy przyprawiać je według naszego przepisu i oceniać, czy ten nasz przepis jest już wystarczająco dobry. Czyli to jest istotny podział, treningowe i walidacyjne. Później przejdziemy również do zestawu testowego, czyli tego, co na końcu będzie naszym wynikiem. Jeśli już przyprawiliśmy to dane, przekształciliśmy je, możemy tutaj zacząć trenowanie. Okay. Definiujemy obiekt MasterChefa, czyli model checkpointer z Kerasa. On będzie oceniał nam właśnie ten zbiór walidacyjny i zostawiał na dysku jako best model tylko ten najlepszy, o najlepszej wartości na zbiorze walidacyjnym. O, nie zdefiniowałem mięsa. Gdzieś widocznie to umknęło. Tutaj, tak, nie uruchomiłem tego kodu po prostu. O, widzimy tak, 118 obrazków mamy na treningu i 13 na walidacji, na tej ocenie dla MasterChefa. Przy okazji widzicie, jakie są problemy. Po prostu niezdefiniowane mięso, teraz zdefiniowaliśmy i możemy zacząć trening. Super. Ja teraz nie do końca rozumiem, co się dzieje. Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, co aktualnie przed sobą widzimy? Co widzimy tutaj, to są kolejne epoki. Epoka to jest jakby faza gotowania, czyli jeśli tylko przemielimy mięso, przejdziemy przez jedną epokę tego gotowania, no to MasterChef nie będzie zadowolony. Potrzebujemy tych epok więcej, poszatkować, doprawić, przysmażyć, włożyć do piekarnika, tych epok musi być sporo. Dodatkowo tutaj mamy wynik na zbiorze, czyli funkcja straty i dokładność klasyfikacji naszych danych treningowych. Tutaj to są loss i accuracy. A następnie widzimy wartość funkcji straty i dokładność na zbiorze walidacyjnym, czyli tym, który ocenia MasterChef. No i staramy się znaleźć taki, który będzie najlepiej oceniany przez MasterChefa. On zostanie zapisany na dysku. Czyli nie zawsze im dłużej, jeżeli będziemy dłużej gotować, to czy wyniki będą lepsze? Niekoniecznie. Oczywiście
Nie możemy też gotować za krótko, bo sieć nie zdąży się nauczyć, czyli nasze danie będzie niedosmażone. Jeśli będziemy smażyć za długo, może wystąpić tak zwany overfitting, czyli nam będzie smakowało, wyniki na naszym zbiorze treningowym będą super, ale MasterChef zacznie twierdzić, że no coś się zaczyna pogarszać. Tak? Czyli nastąpi overfitting, zaczynamy zapamiętywać próbki treningowe, a nie generalizować przypadek. To może już teraz zakończymy proces gotowania? Widzę, że tutaj skuteczność już dochodzi nawet do 100% na zbiorze walidacyjnym, więc myślę, że spokojnie możemy zatrzymać. To już było wystarczająco. Oczywiście to się wszystko dzieje na tym komputerze, nigdzie w żadnej chmurze. Pokazujemy na prostej sieci ten przypadek. Dobrze. Mamy już wytrenowaną sieć, mamy już gotowe danie. Jakbyś mógł je nam teraz zaserwować. Jak teraz ta sieć działa? Jak wygląda nasz model? Tak, no teraz tak Amaro mógłby krzyknąć MasterChefie, czy w Top Chefie. Nie, Hell's Kitchen to było. Co? Service. Tak? Service. Hell's Kitchen, service. Czyli ładujemy z naszego magazynu mięso testowe, czyli w ogóle nieużywane do tej pory. To będzie wynik tego, co tak naprawdę powie, jak działa ten model, czyli tym będziemy oceniać ostatecznie, jak działa to na próbkach testowych. Czyli ładujemy je z dysku, robimy to samo przekształcenie do -1,1 i tu jest główne mięcho tego naszego przepisu. Ładujemy najlepszy model, który powiedział, że MasterChef, że jest najlepszy i używamy tego modelu, żeby sklasyfikować mięso testowe. Tutaj jest tylko wyświetlanie w Jupyterze w Interakcie. Odpalę po prostu ten kod. Oj, co teraz się pokazało? Co teraz widzimy? Tutaj widzimy kolejne próbki ze zbioru testowego i ich klasyfikację. Nie wiem, jak ona wyjdzie, tu już widzę, że jest nieźle, ale kolejne zaraz będę pokazywał. To było teraz wytrenowane, nie wiadomo, czego się spodziewać. Wszystko to jest na żywo, także nie było nic przygotowane wcześniej. Wszystkie seedy są losowe, nie było nic ustawione na... Tutaj widzimy pierś, 99%, bardzo ładnie. Pierś w pudełku, której nie było w zbiorze treningowym, nie przyniosłem sobie nawet pudełek. Tak z ciekawości, 100%. Nóżka 100%, bardzo wzorowa nóżka. Nóżka 99%. Tutaj wrzuciłem specjalnie obrazek, który niekoniecznie można powiedzieć, czy rzeczywiście jest nóżką czy piersią, bo tu jest pocięta pierś plus nóżka. Widać, że te cechy, które widzi w nóżce, są na tyle istotne, jakaś ta karbowana skóra możliwe, to że daje 99%, czy też ta krew. O, tu nawet wyszło, bo to nie zawsze wychodziło. Chciałem, żeby to nie wyszło tym razem, ale wyszło. Generalnie to jest obrazek, który nie spełnia naszych założeń. Jest co prawda na białym tle, ale jest trzymany przez rękę. Tu widzimy jakiś czarny kawałek obrazu i krojona jest nóżka, czy krojony jest cały kurczak. Akurat to wyszło, że 100%. Wcześniej miałem takie przypadki, że po prostu tutaj była pierś jako 100%. To zależy, pewnie ta ręka go troszeczkę myliła, że to wyglądało mu na pierś. Okej. Czyli nasz algorytm działa już dosyć dobrze. Nasz model ma bardzo fajne wyniki. Czy to oznacza, że nasz model jest skuteczny? To, co zrobiliśmy tutaj, to był tak naprawdę fast food machine learning. Tak naprawdę nie da się zrobić dobrego, idealnego rozwiązania. Tutaj akurat wyszło dobrze, ale niekoniecznie dla wszystkich przypadków będzie tak wychodziło. I chciałem, żeby trochę wyszło źle, ale wyszło akurat bardzo dobrze. Generalnie to jest fast food. Nie możemy uczyć na tak małej ilości danych. To jest bardzo ciężkie i bardzo ryzykowne. Drugie, nie możemy tak na takiej prostej sieci, zwykle przy powiedzmy bardziej zaawansowanych rozwiązaniach, nie używamy tak prostych sieci. A po trzecie, potrzebujemy dłuższego czasu trenowania, jeśli mamy tyle danych i tak skomplikowaną sieć. Tutaj mamy fast food machine learning, pokazujemy, że można coś zrobić szybko, każdy może to zrobić, ale żeby pójść dalej, trzeba się w to mocno zagłębić. To, co pokazaliśmy, rzeczywiście był taki fast food. Każdy z etapów, który przedstawiliśmy, normalnie trwa dni, tygodnie, być może miesiące. To jest duży proces, który wymaga dużego doświadczenia, dużej wiedzy, czytania różnego rodzaju książek, testowania, eksperymentowania. Więc to jest proces, który trwa, który naprawdę wymaga dużego zaangażowania. W projektach, którymi aktualnie zajmujemy, mamy już bardziej dojrzałe, mamy bardziej dojrzałe projekty, które wykorzystują machine learning, o których właśnie teraz opowiemy. Ale zacznę od projektu, którym zajmowaliśmy się w naszym zespole i dalej się zajmujemy, czyli zespole Heartbreakers. Jest to projekt Cardio. Tam machine learning wykorzystywany jest między innymi do segmentacji danych z tomografu komputerowego. Są to dane z tomografii serca. Znajdujemy tam również klasycznymi, jak i machine learningowymi metodami tętnice wieńcowe, czyli to zaznaczone na żółto i teraz przybliżone, a następnie używamy przy symulacji przepływu krwi w tych tętnicach wieńcowych, żeby znaleźć potencjalne miejsca, gdzie mogą tworzyć się płytki miażdżycowe. Bardzo ciekawy projekt, bardzo dużo nowej wiedzy, bardzo polecam. Następnym projektem,
którym zajmujemy się w FP i zajmują się nim nasi koledzy z zespołu Econip. Za chwilę powitacie Pablo, który będzie mówił trochę może więcej o tym. Zajmują się oni obrazami z rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej również, z dynamicznym wzmocnieniem kontrastowym. I teraz używają tego do kompleksowej, tu jest akurat pokazany mózg, ale kompleksowej analizy obrazów pod kątem jakichś zmian nowotworowych. Jest tam mnóstwo problemów, które należy pokonać i robią naprawdę dobrą robotę chłopaki. Kolejny projekt, w którym jesteśmy zaangażowani, to Adaptive Vision. Tutaj w tym budynku mają swoje biura. Stosujemy tam deep learning do wykrywania różnego typu defektów na obrazach przemysłowych, które są bardzo ciężkie do wykrycia metodami klasycznymi. Jeśli nie da się czegoś zrobić metodami klasycznymi, proponujemy właśnie deep learning. Możemy segmentować obrazy, tak jak widzicie, drogi i budynki w tle. To jest segmentacja wykonana sieciami neuronowymi. Widzimy na pierwszym planie próbki, które były segmentowane, defekty na panelach fotowoltaicznych albo jakieś anomalie na suszy. Nie mówiliśmy tutaj nawet, co to jest anomalia, po prostu mówiliśmy, że ten obrazek jest zły. Przy treningu oczywiście mam na myśli, a później pokazujemy te anomalie, które nasza sieć wykryła. Algorytmy machine learningowe, w tym właśnie wykrywanie anomalii, jest również wykorzystywany w projekcie Civico, gdzie staramy się dać osobom obsługującym monitoring de facto supermoce. Dzięki właśnie nam potrafią oglądać obraz z wielu kamer jednocześnie i otrzymują informacje takie osoby o pewnych zdarzeniach niebezpiecznych, o zdarzeniach, które nie powinny zostać, na których powinna zostać wykonana pewna reakcja od strony operatora. Więc również tam wykorzystujemy dosyć zaawansowane algorytmy machine learningowe. Oprócz tego projekt Alpha, w którym przy użyciu kamer na podstawie twarzy dokonujemy analizy demograficznej osób przechodzących się po danej przestrzeni i formujemy to do postaci odpowiednich raportów. Chciałbym tu jeszcze nadmienić, Kasjan, ci przerwę, że niekoniecznie szukamy też programistów, szukamy też naukowców, szukamy lekarzy, bo współpracujemy ze Śląskim Centrum Chorób Serca, Centrum Onkologii w Gliwicach. Zatrudniamy wiele ludzi związanych z uczelniami, także zachęcamy również do tego.